Szanowni, kontynuujemy naszą podróż po krainie cech podzielności i kontynuujemy ją w punkcie, w którym zatrzymaliśmy się ostatnim razem, to znaczy przy podzielności przez 7. No i cecha podzielności przez 7 brzmi całkiem zabawnie i inaczej niż pozostałe cechy podzielności. Mianowicie, jeśli mamy wielocyfrową liczbę i chcemy sprawdzić, czy jest podzielna przez 7, to trzeba odłączyć od niej ostatnią cyfrę. No powstanie liczba, która będzie miała liczbę cyfr o 1 mniejszą. I od tej liczby trzeba odjąć podwojoną cyfrę jedności. I jeśli wynik dzieli się przez 7, to znaczy, że liczba wyjściowa też dzieliła się przez 7. No i to jest wtedy i tylko wtedy. Jedną i w drugą stronę. Jeśli liczba wyjściowa dzieliła się przez 7, to wynik takiej operacji musi dzielić się przez 7. I jeśli wynik tej operacji dzieli się przez 7, to wyjściowa liczba dzieli się przez 7. No i mamy tutaj różne przykłady. Na przykład 623 odłączamy trójkę i od 62 odejmujemy 2 razy 3. To jest 56 równa 7 razy 8. No i ponieważ 56 dzieli się przez 7, to 623 też dzieli się przez 7. No możemy wziąć bardziej skomplikowaną liczbę, tak żeby musieć powtórzyć tę procedurę dwukrotnie. 3423. Odłączamy ostatnią liczbę 3 i od 342 odejmujemy 6, 2 razy 3. Będzie 336. Znowu odłączamy ostatnią cyfrę. Od 33 odejmujemy 2 razy 6, czyli 12. Zostaje 21. 21 dzieli się przez 7, wszyscy wiedzą, więc wyjściowa liczba 3423 dzieli się przez 7. I teraz spróbujemy udowodnić, dlaczego tak jest. No i żeby to udowodnić, to zauważymy najpierw, że każdą liczbę całkowitą czy naturalną można zapisać jako sumę liczby powstałej przez pomnożenie przez 10 tej liczby powstałej przez obcięcie rzędu jedności i cyfry jedności. No na przykład myśląc już o obcięciu szóstki w liczbie 7546, liczbę tę możemy zapisać jako 10 razy 7546 dodać 6. No i załóżmy teraz, że mamy dowolną liczbę w postaci C razy B, gdzie B oznacza cyfrę jedności, w tym wypadku szóstkę, a C wszystkie pozostałe rzędy, w tym wypadku 7540. No to chcemy udowodnić, że jeśli C minus 2B dzieli się przez 7, to ta liczba CB dzieli się przez 7. No, zgodnie z tym, co żeśmy tutaj napisali, to liczbę CB można zapisać jako 10C plus B. No tak jak 7546 można zapisać jako 10 razy 754 plus 6. Jeśli C minus 2B dzieli się przez 7, to C minus 2B równa się 7 razy jakaś liczba całkowita. Tak, dzieli się bez reszty przez 7. No to pomnóżmy teraz to równanie przez 10. Dostajemy 10C minus 20B równa się 70P. Ja tego P tu nie wyróżniam żadnym kolorem, bo ono nie będzie odgrywało żadnej roli w tych rozumowaniu. Dodajmy do obu stron B. Dostaniemy 10C plus B. No to już jest nasza liczba CB. Minus 20B równa się 70P plus B. No i teraz przenieśmy minus 20B na prawą stronę, czyli dodajmy 20B do obu stron. Dostaniemy, że nasza wyjściowa liczba 10C plus B to jest 70P plus 21B, a zatem 7 razy 10P plus 3B. Ewidentnie prawa strona dzieli się przez 7, więc i lewa strona musi być podzielna przez 7. Pokazaliśmy, że jeśli C minus 2B dzieli się przez 7, to
10c plus b też dzieli się przez 7. Może ja się przymknę. O tak. No i teraz chcemy to w drugą stronę. W drugą stronę chcemy to twierdzenie udowodnić. 10, jeśli pomnożymy 10c minus 2b, to dostaniemy tyle. 10c plus b minus 21b. No, ewidentnie z założenia prawa strona dzieli się przez 7, dlatego że 21 dzieli się przez 7, a zakładamy, dowodzimy twierdzenie teraz w tą stronę, że jeśli liczba dzieli się przez 7, to c minus 2b dzieli się przez 7. No to 10c plus b, czyli ta nasza liczba wyjściowa, dzieli się przez 7. Czyli prawa strona dzieli się przez 7, więc i lewa strona się będzie dzieliła przez 7, czyli siódemka dzieli także lewą stronę. To w matematyce oznaczanie dzieli się, to jest taka pionowa kreska. Dzieli się przez. I teraz skorzystamy z lemmatu Euklidesa, które mówi, że jeśli liczba pierwsza dzieli iloczyn dwóch liczb naturalnych, to dzieli co najmniej jedną z nich. To, że to jest liczba pierwsza, to jest rzeczywiście ważne, dlatego że można sobie wyobrazić na przykład, można sobie wyobrazić 30, tak? Czyli 6 razy 5 dzieli się przez 15, ale 15 nie dzieli ani 6, ani 5. Więc żeby ten lemmat Euklidesa był rzeczywiście prawdziwy, to musimy dzielić przez liczbę pierwszą. No, w tym wypadku siódemka na pewno nie dzieli dziesiątki, 10 nie dzieli się przez 7, więc c minus 2b musi dzielić się przez 7, i czyli udowodniliśmy to twierdzenie w drugą stronę. Podzielność przez 8, podobna do podzielności przez 4, tyle tylko, że tym razem wszystkie rzędy, począwszy od tysięcy, dzielą się przez 8, więc trzeba sprawdzić, czy liczba utworzona z trzech ostatnich cyfr dzieli się przez 8. Nie jest to bardzo ciekawe. Przez 9 już było. Suma cyfr musi dzielić przez 10. Przez 9, przez 10 bardzo prosta cecha podzielności. Cyfra jedności musi być równa 0. I teraz podzielność przez 11. To jest ciekawa cecha podzielności, czy reguła podzielności. Mianowicie liczba złożona tam z dowolnej liczby cyfr A, B, C, D, E dzieli się przez 11 tylko wtedy, jeśli suma tych cyfr, ale tak brana z przeciwnym znakiem. Zaczynamy na przykład od tej najbardziej na prawo, odejmujemy od niej następną, dodajemy kolejną, odejmujemy następną i dodajemy kolejną. Gdyby to było raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 cyfr, to tutaj znak pewnie by się zmienił przy jedności, ale to nie gra roli. Po prostu odejmujemy na przemian te cyfry. No i jeżeli to wyrażenie, ta suma jest podzielna przez 11, to wyjściowa liczba jest też podzielna przez 11. No i żeby to zobaczyć, to trzeba sobie uświadomić, że kolejne potęgi 10 mają taki interesujący rozkład na liczby dzielące się przez 11 i resztę. No 10 to jest 11 minus 1, a 100 to jest 99, czyli 9 razy 11 plus 1. Z kolei 1000 to jest 91 razy 11 minus 1, a 10 tysięcy to jest 909 razy 11 plus 1. No i można udowodnić tak naprawdę, albo można sobie sprawdzić, że ten obraz powtarza się tak w nieskończoność. Raz jest plus 1, raz jest minus 1, raz jest plus 1, raz jest minus 1. Żeby to udowodnić, to trzeba troszeczkę wiedzieć więcej o potęgowaniu, więc ja zostawię ten dowód, ale widać, że taka prawidłowość tutaj występuje. No i w związku z tym możemy po kolei liczbę A, B, C, D, E, która jest 10 tysięcy razy A plus 1000 B plus 100 C plus 10 D plus E, rozłożyć na takie kawałki, które się dzielą przez 11 z całą pewnością, i resztę. No i ta reszta to jest właśnie ta suma cyfr kolejnych z przeciwnymi znakami, no bo tu będzie plus 1, tu będzie minus 1, więc stąd minus B, tu znowu plus 1, więc C, i minus 1, więc D, i plus E.
Taka jest cecha podzielności przez 11. A teraz chcemy się zastanowić nad czymś dość interesującym. Mianowicie, czy dla cechy podzielności przez 11 można sformułować cechę, która wygląda tak jak cecha podzielności przez 7. Znowu zapisujemy tą liczbę jako rząd jedności i wszystkie pozostałe rzędy. No i chcemy poszukać takiej liczby k, żeby było prawdziwe stwierdzenie, że jeśli od liczby powstałej przez odcięcie rzędu jedności odejmiemy jakąś wielokrotnością, jakąś całkowitą wielokrotność, wielokrotność k cyfry jedności, to ta liczba będzie podzielna przez 11 tylko wtedy i tylko wtedy, jeśli ta liczba jest podzielna przez 11. No, spróbujmy wyznaczyć to k. No, jeśli to ma być podzielne przez 11, to znaczy, że to jest jakaś wielokrotność 11, gdzie p jest pewną liczbą całkowitą i nie wyróżniam jej kolorem, bo ona nie będzie odgrywać jakiejś istotnej roli. Znowu próbujemy z tego równania zrobić równanie, na w której po lewej stronie wystąpi ta liczba, więc mnożymy przez 10, dodajemy do obu stron b i na końcu przenosimy wszystko, co przenosimy wyraz zależny od k na prawą stronę, po czym możemy b wyciągnąć przed nawias i zostaje tutaj w nawiasie 1 plus 10k. Zostaje w nawiasie 1 plus 10k. No i teraz widać, że ta liczba będzie podzielna przez 11, jeżeli 1 plus 10k będzie podzielne przez 11, bo 110 dzieli się przez 11. A jeśli obie te liczby 110p i 1 plus 10k razy b są podzielne przez 11, to cała prawa strona jest podzielna przez 11, więc i lewa strona też będzie podzielna przez 11 i mamy naszą cechę podzielności. No i rzeczywiście tak jest, dlatego że wystarczy wybrać k równe 1. Tak? K równe 1 to znaczy, że trzeba sprawdzić podzielność liczby c minus b. Tej powstałej po odcięciu rzędów jedności, odjąć rzędy jedności, rząd jedności. No i możemy sprawdzić, 1694 jest podzielne przez 11, ponieważ 169 minus 4 to jest 165 i okazuje się być podzielne przez 11, ponieważ 16 minus 5 to jest 11 i dzieli się przez 11. No i okazuje się, że można taką cechę podzielności skonstruować dla podzielności przez dowolną liczbę pierwszą. No to ma trochę sensu, dlatego że jak dzielimy przez liczbę złożoną, na przykład przez 12, no to można powiedzieć, że to jest wtedy jest podzielne przez 12, jeśli jest podzielne przez 4 i przez 3. I zastosować dwie cechy podzielności, o których żeśmy już mówili. No a gdybyśmy chcieli podzielić przez 13, no to trzeba cechę podzielności wymyśleć od początku i dla tej liczby, dla 13, ta cecha podzielności może mieć taką właśnie formę odejmowania od liczby powstałej przez odcięcie rzędów jedności jakiejś wielokrotności rzędu jedności. Dziękuję bardzo.